Hej, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie troszkę o pielęgnacji, o nowościach, które wprowadzę w swoją pielęgnację twarzy. Ostatnio naszły mnie takie przemyślenia, że może czas w końcu zacząć zwracać uwagę na to, co nakładam na tą swoją twarz. Świadomie wybierać kosmetyki, świadomie wybierać składniki tych kosmetyków. Także, tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie troszkę nowości, które kupiłam albo dostałam i gdzieś tam wygrzebałam ze swoich zapasów kosmetycznych. No i pokażę Wam, czego używałam do tej pory, z czego jestem zadowolona i tak dalej. Więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od wieczornej pielęgnacji. I tutaj moja wieczorna pielęgnacja jest zależna od tego, czy w ciągu dnia nosiłam makijaż, czy też nie. Jeżeli nie, to uwierzcie mi, że jestem przeszczęśliwa, ponieważ ja makijażu zmywać bardzo nie lubię. I do tej pory, niestety muszę się przyznać, ale to zmywanie makijażu trwało bardzo krótko. W ogóle byłam leniwa, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, bo używałam płynu micelarnego. Zmyłam ten makijaż tym płynem micelarnym, a później od razu nałożyłam krem. I wiem, że tutaj niektórych teraz pewnie tam aż w środku się gotuje, bo tak podobno nie powinno się robić. No i moja skóra też to mi powiedziała, że czas tutaj wprowadzić troszkę bogatszą tą pielęgnację, więc teraz staram się zwracać na to uwagę. Ale żeby nie było, ja nadal posiadam płyn micelarny, bo czasami go używam na przykład do mycia makijażu, gdy zostają gdzieś tam jakieś resztki. I mam akurat tutaj płyn micelarny, który również wygrzebałam gdzieś ze swoich zapasów kosmetycznych. Jest to Eveline Gold Lift Expert. Niech Was nie zmyli pompka, ponieważ pompka jest z jakiegoś innego płynu micelarnego. Po prostu bardzo dobrze mi się używa w ten sposób płynu micelarnego, więc przełożyłam sobie tą pompkę. Płynu micelarnego teraz używam właśnie albo gdzieś tam do takiego domycia tej twarzy z makijażu, albo do takiego jakby powiedzieć, no do przemycia tej twarzy, ale w połączeniu z tonikiem. Więc tak pomocniczo po prostu używam tego płynu. Ale jeżeli chodzi o takie zmywanie makijażu, to staram się teraz używać albo olejków, albo żeli micelarnych. I olejek mam tam w domu, więc go nie pokażę, ale używam z Natu Handmade tego mandarynkowego i on jest naprawdę świetny. Ale tutaj mam żel micelarny z Bielendy, który również jest bardzo dobry, nawilżający. Ale jak wiadomo, do takich produktów są potrzebne szmatki. Ostatnio się Was pytałam nawet na Instagramie, jakie szmatki polecacie i wszyscy polecali Glow. Ja mam akurat szmatkę z Recibo bodajże, ale nie jestem pewna, ponieważ tutaj już nawet z metki się wszystko sprało, bo ja tą szmatkę tak naprawdę piorę za każdym razem, kiedy czuję, że ona już potrzebuje głębszego oczyszczenia. Nie tylko moja twarz, ale również i akcesoria. Natomiast jest świetną szmatką, która jest dosyć duża, mieści cały ten rozpuszczony makijaż z twarzy. Bardzo ją lubię i mimo tego, że prałam już ją naprawdę wiele razy, to nadal jest taka przyjemna w używaniu, delikatna, miękka. Bardzo, bardzo lubię tą szmatkę. Ale ostatnio właśnie gdzieś tam wygrzebałam z końca w ogóle półki, gdzieś tam leżała w głębi szafy, taka rękawica z Glow. Nie wiem, czy jej będę w ogóle używać, ale Wam ją pokazuję, bo ją mam i możliwe, że jak ta pójdzie do prania, to tej będę używać, ale boję się, że ona tutaj na całej swojej powierzchni nie pomieści tego mojego rozpuszczonego makijażu. Nie wiem czemu, może dlatego, że się przyzwyczaiłam do tego, że tamta szmatka jest rzeczywiście duża, a to jest jednak taki mały, mały, mały produkt. No ale zobaczymy. Niemniej jednak kupiłam sobie jeszcze jedną szmatkę z Nakomi i to jest jakaś bambusowa taka szmatka do zmywania makijażu. Co mnie tutaj w ogóle tak jakby, nie wiem, zniesmaczyło i w ogóle oburzyło, to to, że Nakomi jest generalnie taką naturalną, ekologiczną, vegan firmą, a tutaj tyle plastiku daje. Nie wiem, czy to jest plastik biodegradowalny, bo tutaj nawet nic nie ma, nie jest to oznaczone, więc nie wiem. Natomiast szmatka jest taka malutka, którą spokojnie można było zapakować w coś papieżanego, w jakiś papier, a dają tutaj taki plastik. Bardzo mnie to tak zniesmaczyło po prostu. W każdym razie, nie o plastiku dzisiaj mowa, o szmatce. Szmatka jest mniejsza niż tamtą, którą mam. Jest bardzo delikatna, taka cieniutka. Mam nadzieję, że przetrwa moje prania, bo ja nie mam zamiaru jej prać ręcznie. Wrzucam wszystko do pralki, więc zobaczymy. Kupiłam ją wczoraj
więc jeszcze jej nie używałam. Nie wiem, jak to będzie. No i dalej, przechodzimy do zmywania. Zmyliśmy już ten makijaż, to teraz czas na oczyszczanie twarzy, czyli takie dwuetapowe oczyszczanie, czyli pierwszy makijaż zmywamy, a później oczyszczamy twarz. I do tej czynności używam sobie dwóch produktów. To też są w miarę nowe produkty na mojej półce pod prysznicem, więc dużo o nich powiedzieć nie mogę, ale pierwsze wrażenia. Ten produkt z Nivea, to też jest w ogóle jakaś nowość tej marki, to jest niby scrub. Ale dla mnie to nie jest peeling. On jest tak delikatny, on ma w sobie tak malutkie i delikatne te drobinki, że na pewno bym go peelingiem nie nazwała. Natomiast w połączeniu ze szczoteczką, której używam już od lat, jest naprawdę fajnym żelem oczyszczającym, który u mnie się sprawdza świetnie. Przepięknie pachnie, ma takie fajne, delikatne, przyjemne, małe drobinki, więc jest ok. Ale czasami też sobie sięgam po ten produkt. To jest pasta w czarne kropki przeciwzaskórniką z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki, delikatnie złuszczająca. I to jest produkt, który ma nam niwelować zaskórniki, więc używam go głównie tutaj na nosie i na brodzie, gdzie te zaskórniki niestety posiadam. I też używam go z tą szczoteczką, ale on już ma w sobie tyle drobinek, że spokojnie mogłabym go podciągnąć pod peeling. W połączeniu ze szczoteczką to już jest w ogóle peeling. Używam go dosyć niedługo, więc nie wiem, czy mogę tutaj o nim coś powiedzieć, czy rzeczywiście działa, ale na razie go używam i zobaczymy, jak to będzie. Pięknie pachnie, zresztą ta malina też bardzo ładny ma zapach. Jeśli chodzi o peelingi, to od razu może tutaj wspomnę o moim ulubionym i chyba najlepszym peelingiem, jaki kiedykolwiek miałam i wątpię, żebym znalazła coś fajnego, ale może wy mi polecicie. To jest Pixi Peel and Polish. To jest peeling, który jest zarówno peelingiem mechanicznym, jak i enzymatycznym, co po prostu jest zbawieniem czasami, bo możemy sobie zrobić mechaniczny, możemy sobie zrobić enzymatyczny, jeżeli nie mamy czasu. 2 minuty go trzymamy, możemy go używać rano, możemy go używać wieczorem. Masujemy sobie przez 30 sekund i tak naprawdę to wszystko. Ale to, jaki daje on efekt, nie dość, że skóra, widzę, że została pobudzona do jakby regeneracji i została złuszczona, bo jest lekko zaczerwieniona po użyciu tego produktu, to jeszcze jest niesamowicie wygładzona. Naprawdę uwielbiam ten produkt. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że Pixi jest ciężko dostępną marką, przynajmniej nie dla każdego, więc jeżeli macie tylko takie produkty 2 w 1, czyli mechaniczny i enzymatyczny peeling, to dajcie mi znać, bo z chęcią przetestuję. To jest naprawdę moje odkrycie. Uwielbiam ten produkt, uwielbiam ten peeling i naprawdę, naprawdę efekty są po nim super. Jeżeli chodzi o toniki, to też wprowadziłam je dosyć niedawno, a przynajmniej zaczęłam ich częściej używać niż kiedyś w swojej pielęgnacji. I mam tutaj 2 toniki, których używam. Pixi z kwasem glikolowym. To jest tonik, który nie każdemu przypadnie do gustu. Znam osoby, które są tak delikatne, że ten produkt po prostu ich podrażnia. Ich skórę podrażnia. Natomiast u mnie on sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Używając go kilka dni z rzędu, czy też nawet regularnie, widać efekty takiego złuszczenia, regeneracji tej twarzy, gdzie ona zaczyna wracać do swojego idealnego stanu. To jest taki produkt pomocniczy w pielęgnacji. Mocniejszy na pewno, bo ten kwas glikolowy rzeczywiście działa. Więc ja Wam polecam, niekoniecznie z Pixi, bo jest dużo innych firm, które również mają toniki w swoim asortymencie właśnie z kwasem glikolowym, ale polecam spróbować coś takiego, bo to jest naprawdę fajny składnik, który może dużo zdziałać, o ile nie jesteśmy aż tak bardzo wrażliwy na takie mocniejsze składniki. Drugi tonik do twarzy to jest Ziaja, seria Jeju z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki. To jest tonik, po prostu zwykły tonik, którego używam albo właśnie po tych żelach oczyszczających jako takie przywrócenie pH twarzy, lub też używam go rano do przemywania takiego odświeżenia twarzy, więc wtedy używam go dużo, dużo więcej niż na przykład wtedy, kiedy chcę sobie tylko tak przywrócić pH. Ma świetny atomizer, to jest po prostu idealna mgiełka, jest tak delikatna, że używanie tego produktu jest bardzo przyjemne. Rano używam go troszkę więcej, właśnie żeby tak zmoczyć trochę tą twarz. Może jeszcze wprowadzę kiedyś takie oczyszczanie poranne jakąś pianką na przykład. Jeśli macie jakieś takie pianki do oczyszczania twarzy, to możecie mi polecić coś, albo ja poszukam w swoich zapasach kosmetycznych, bo może też coś mam. No w sumie można by było tak coś takiego zrobić. Ale jak na razie to przemywam twarz
takim tonikiem. Czasami się wspomagam trochę płynem micelarnym, ale staram się, żeby jednak więcej było tego toniku. Dzisiaj wyciągając go z szuflady, tak się zdziwiłam, bo naprawdę bardzo długo już go używam i używam go intensywnie, codziennie, czasami naprawdę dużo, kilka razy dziennie, a zużycie jest minimalne. Więc to jest niesamowicie wydajny produkt. Przepięknie też pachnie, atomizer super, więc same zalety. Idąc dalej, przechodzimy sobie do serum. I mam tutaj sera 3, które do tej pory używam, których do tej pory używałam. I może zacznę od dwóch, które naprawdę polubiłam. I pierwszy z nich jest to Bielenda, serum Super Power Mezzo Serum, aktywne serum korygujące, kwas migdałowy AHA, kwas laktobionowy PHA i witamina B3, czyli niacynamid. Niacynamid, który jest teraz bardzo popularny wśród pielęgnacji innych dziewcząt, jak zauważyłam, i bardzo taki, jakby to powiedzieć, no, nie tyle popularny, co po prostu chwalony przez inne dziewczyny. W każdym razie, to serum u mnie to był jeden z tych produktów, które widziałam, że działają i coś robią z tą skórą. Naprawdę, jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Jest bardzo wydajny, ale do rzeczy. Co robi? Przede wszystkim, ja go używałam wtedy, kiedy moja skóra potrzebowała właśnie takiego przywrócenia do stanu oryginalnej skóry. Po jakichś zanieczyszczeniach, poza skórnika, kiedy moja skóra zaczynała się leczyć już trochę z tego, gdy jakieś tam przebarwienia były, zaczerwienienia, blizny, to ten produkt łagodził to wszystko i bardzo ładnie przywracał taki jednolity kolor skóry, łagodził, trochę gasił te wszystkie przebarwienia i blizny. To jest taki naprawdę wspomagacz, którego używałam tak jakby takimi seriami, czyli jak czułam, że moja skóra tego potrzebuje, to wtedy go brałam i używałam. Przez 3-4 dni na przykład widziałam efekty i odstawiałam go znowu na jakiś czas. Bardzo Wam go polecam, wiem, że on jest trudno dostępny. Mimo tego, że to jest Bielenda, wiem, że on jest trudno dostępny. Jeżeli go znajdę w internecie, to Wam podlinkuję. Polecam, naprawdę bardzo dobry produkt. I wiem, że inne dziewczyny też sobie go chwaliły. Drugi produkt, którego również będę chwalić, to jest Bielenda Botanic Formula, olejek nawilżający, olej z konopi i szafran. Co prawda nie jest to serum, jest to olejek, ale ja go używałam jako serum pod krem. To jest olejek, który jest bardzo bogaty i bardzo odżywczy, nawilżający, który tak naprawdę... On się nadaje do skóry, która jest szara, zmęczona, taka troszkę odwodniona, przesuszona, podrażniona jakimiś innymi czynnikami. To jest naprawdę bogate serum, ale olejek, który też bardzo mocno nawilża i odżywia tą naszą skórę. I z czystym sercem mogę Wam powiedzieć, że chciałabym do niego wrócić i możliwe, że sobie kupię kolejne opakowanie, bo też go już kończę. Bardzo dobry olejek. Nie używam go też często, bo moja skóra jakby nie potrzebuje takiego... takiej aż bogatej pielęgnacji, ale czasami są takie dni, kiedy widzę, że coś jej jednak brakuje, to wtedy używam tego olejku. Naprawdę świetny produkt. Wiem, że Bielenda ma też tą wersję jakąś zieloną z Botanic Formula. Nie wiem, z czym ona dokładnie jest, ale może nią się zainteresuję, no bo jednak chciałabym coś testować nowego, ale ten produkt naprawdę świetny. Polecam. I mam jeszcze jedno serum, którego rzadko używam. To jest Pixi Glow Tonic Serum. Używam go rzadko ze względu na to, że używam tego toniku z kwasem glikolowym, więc serum to już mam czasami wrażenie, że to by było za dużo, ale sięgam czasami po niego. Nie widzę jakichś efektów, no bo jakoś tak, wiecie co, nie używam go regularnie i rzadko go używam. Więc on sobie stoi po prostu gdzieś tam, może go zużyję, może nie. On ma taką fajną, galaretkową trochę konsystencję, nie jest takim płynnym bardzo serum. Troszkę coś innego, ale po nim na 100% musicie sobie użyć kremu jakiegoś, czy też olejku, bo on, tak jakby mam wrażenie, bardzo szybko wysycha i bardzo szybko ściąga tą twarz. To nie jest za przyjemne uczucie, ale później jak nałożycie sobie oczywiście jakiś bogaty krem nawilżający, to wszystko jest w porządku. Mam nowe serum. Serum z The Ordinary, czyli klasyk ostatnio, mam wrażenie. Kupiłam sobie tą wersję z niacynamidem 10% i z cynkiem. No i słuchajcie, jeżeli ten produkt tak dobrze działał na mnie, a tutaj miał też 10% chyba, więc mam nadzieję, że tutaj też będzie dobrze. No ale zobaczymy. Nie wiem, co ma cynk działać tak naprawdę.
bo jakoś tak się nie zagłębiałam w to. Ale zobaczymy. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z tymi kosmetykami The Ordinary, to z chęcią posłucham, bo tak jak wspomniałam, to jest mój pierwszy produkt. Nigdy nic z tej firmy nie miałam, więc z chęcią sobie po prostu poczytam, doedukuję się. Jeżeli macie jakieś doświadczenia, to możecie mi pisać. Kupiłam go wczoraj, nie używałam. Myślę, że pierwszy bym chciała zużyć chyba ten produkt, bo on już ma trochę i nie chciałabym, żeby się jakby zmarnował, a później pewnie będę używać tego, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o pielęgnację jeszcze wieczorną, to mam oczywiście kremy na sam koniec. Mam krem pod oczy z Natu Handmade, Kawę Proszę, tak się nazywa. I to jest krem, który przede wszystkim przepięknie pachnie kawą. Cudownie. To jest bardzo mocny, intensywny zapach kawy. Jeśli chodzi o jego działanie, to jest przede wszystkim natłuszczający, jest bardzo tłustym kremem, odżywczy, nawilżający, taki uspokajający też na noc, chroniąc trochę tą skórę wokół oczu. Ja go bardzo lubię, natomiast on jest tak wydajny, że ja nie wiem, czy ja go zdążę zużyć, bo tutaj data ważności to do 10 marca. Nie wiem, czy mi się uda go zużyć, bo używam go tylko na wieczór. Na dzień on byłby za mocny, za tłusty. On też się świeci, jak go nałożymy wokół oczu, także na noc idealny, na dzień nie bardzo, ale fajny krem pod oczy. Mam też krem, który dostałam teraz w pudełeczku Be Glossy 2 dni temu i zaczęłam go używać właśnie 2 dni temu. To jest krem stricte na noc z zieloną herbatą. Jakiś wegański, z organicznymi, naturalnymi składnikami. No i słuchajcie, nic Wam o nim nie powiem, ponieważ 2 dni używania kremu to wydaje mi się, że to jest za mało, żeby coś tutaj stwierdzić, ale jeśli chodzi o jego konsystencję i wydajność, myślę, że będzie super, bo konsystencja jest taka treściwa, taka gęsta, mocna, nie trzeba go dużo, żeby nawilżyć sobie całą twarz i ta twarz jest nawilżona, nie czuję ściągnięcia, czasami po kremach takie uczucie jest, tutaj nie czuję żadnego ściągnięcia, więc myślę, że będzie się fajnie sprawdzał, jeżeli chodzi o takie nawilżenie, natłuszczenie twarzy na noc. Ale zobaczymy. W ogóle pudełko też jest takie stricte papierowe, kartonowe, nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego plastiku. Takie mam odczucie. Moja poranna pielęgnacja, to tak jak już wspomniałam, to jest tonik, czyli takie przemycie trochę tej twarzy. Możliwe, że na dniach wprowadzę sobie jakąś piankę do oczyszczania, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało, wiecie, bo u mnie to tak pielęgnacja rano to też jak najszybciej, żeby tylko już zacząć funkcjonować, więc no nie wiem, zobaczymy. Ale jeśli chodzi o kremy, to tutaj też będą same nowości, ponieważ zużyłam dzisiaj rano do końca taki jeden krem, który pojawi się w Denko, więc nie będę tutaj chciała, nie chciałam po prostu go tutaj wrzucać, żeby się nie powtarzał. Ale nowości, które wyciągnęłam ze swoich zapasów, to jest tak. Krem z jakiejś szwedzkiej firmy, która jest pod firmą Schwarzkopfa. Barnengen. Taki mały kremik, który jest bardzo bogaty, treściwy podobno i ma nam służyć ogólnie do całego ciała. Ale ja go będę używała głównie na twarz. Mam nadzieję, że mnie nie zapcha, że on nie będzie aż tak ciężki, ale zobaczymy, no to się przekonamy, bo jeszcze go nie używałam. 95% składników pochodzenia naturalnego. Ale pachnie. On jest taki, ja już czuję, że on będzie bardzo bogaty. Bardzo bogaty, ale jest taki lekki, taki, myślałam, że to będzie bardziej taki, wiecie co, ciężki do rozsmarowania, ale on się bardzo szybko rozprowadza i mam wrażenie, że on będzie tutaj miał troszkę olejków w sobie. Zobaczymy, przetestuję, dam Wam znać na pewno. Jeszcze nigdy nie miałam nic z tej firmy, nie chcę się to zamknąć, więc zobaczymy. I drugi produkt to jest krem z filtrem, ponieważ słyszałam, że przy używaniu niacynamidów, w ogóle przy używaniu też kwasu glikolowego, trzeba troszkę chronić tą naszą skórę. Nigdy tego nie robiłam, ale chciałabym to wprowadzić, dlatego też wygrzebałam ze swoich zapasów taki krem z filtrem z Liren. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Hydrolipidowy ochronny krem do twarzy. Ma nam nawilżyć i ma wysoką ochronę. Ma też tutaj witaminę E.
Zobaczymy, zobaczymy. Ale chciałabym Was tutaj prosić o to, żebyście mi powiedziały, dziewczyny, jak Wy używacie filtrów, bo mi się to zawsze kłóciło z tym, w ogóle z kremem, z makijażem. Jak to stosujecie? Czy używacie pierwsze kremu zwykłego, nawilżającego, potem używacie filtru, a potem używacie makijaż? Czy na przykład używacie pierwsze filtru, potem krem, a potem makijaż? Czy tylko filtru i makijaż rano? Totalnie nie wiem, nigdy nie używałam jakoś filtrów przeciwsłonecznych, więc dajcie mi znać. Liczę na Was. Myślę, że będę sobie testować go już niedługo. Teraz jak przyjdzie do nas ta wiosna, lato, to myślę, że warto coś takiego używać. I mam ostatni produkt, który mnie bardzo zaciekawił. Dostałam go również w Big Glossy. I to jest taki produkt z Taupy. Zabieg regenerujący, nocna regeneracja, 4 etapy, 20 minut. Efekt po pierwszym użyciu poprawia elastyczność skóry, zwiększa nawilżenie, odbudowuje mikrouszkodzenia i odżywia skórę. Jestem go bardzo ciekawa i pewnie sobie go przetestuję jakoś na dniach. Możliwe, że dam Wam znać w jakimś vlogu albo razem sobie to zrobimy. Są tutaj 4 etapy: złuszczająca chusteczka, skoncentrowane serum, biopolimerowa maska i regenerujący krem. Zobaczymy, po prostu zaciekawił mnie ten produkt, więc chciałam Wam dać znać, że to też jest jakaś nowość i możliwe, że na dniach go przetestuję. To wszystko, jeśli chodzi o moją pielęgnację. Było tu kilka nowości, w zasadzie większość to chyba nowości jakieś. I byłabym Wam bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie coś o swojej pielęgnacji, co mi polecacie, co odradzacie, czy macie jakieś właśnie już doświadczenie z używaniem niacinamidu, czy na przykład z tymi filtrami przeciwsłonecznymi. Dajcie koniecznie znać. Jeżeli macie jakieś też fajne olejki do zmywania makijażów, chętnie posłucham i poczytam. My się widzimy już w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa pa.